No jest to straszne, że dziecko dostaje 10 punktów przy porodzie, a walczy z wszystkim, co jest. No, problem jest. No jest to dziecko niepełnosprawne i niepełnosprawnym zawsze będzie, no taka jest prawda. Musiałam zrezygnować z pracy, aby się nim zająć. No, sama muszę z nim świeżyć, no sam sobie nie poradzę. Jak wyglądają w takim razie dni wasze? Jak wygląda rytm dnia Filipa? Przede wszystkim ćwiczenia, ćwiczenie, jeszcze raz ćwiczenie. Ja z nim ćwiczę 3 razy dziennie. Są to przede wszystkim ćwiczenia oddechowe. No bo wiadomo, jak dziecko nie będzie oddychało, to nie będzie żyło. Także przede wszystkim się na tym skupiam. W międzyczasie Filip ćwiczy z rehabilitantkami. Stara się, że raz dziennie, 2 razy dziennie. To już zależy od kondycji Filipa. Jak rozmawiałam z rehabilitantką, to Filipa to powiedziała, że no są jednak jakieś postępy od pewnego czasu i to jest kwestia podawania mu tego leku, który w tej chwili dostaje, czyli Spinraza, tak? Tak, z jednej strony jest to podawanie tego leku Spinrazy, z drugiej strony jest to, że jeździmy do tego rehabilitanta oddechowego. No i to działa na takiej zasadzie, że jeśli oddechowo Filip jest wydolny, to ćwiczenia też nim idą w parze. Powiedziałeś wcześniej, z czego w sumie nie zdawałam sobie sprawy, że ta zbiórka dla Filipa na terapię genową jest w zasadzie już prawie najdłużej trwającą zbiórką w Polsce. No niestety, ale tak jest. No, jedynie jedno dziecko zbiera 13 miesięcy, czy zbierało 13 miesięcy, my już zbieramy 12 miesiąc. A jak myślisz, dlaczego to tak długo trwa? No, wydaje mi się, że tutaj w okolicy to jest związane z tym, że to już jest drugie dziecko w naszej małej gminie. No i ludzie są zmęczeni tą zbiórką po prostu. Czyli złe miejsce, zły czas, tak? Niestety, ale tak to wyszło. Jak widzisz, powiedz mi, spacerując na przykład inne dzieci w wieku Filipa, które normalnie się rozwijają, są zdrowe, co czujesz? No, ból na sercu, bo nasze dziecko też mogło być zdrowe. A czego byś chciał najbardziej dla niego? Żeby był zdrowy. Filip? Tu jest! Czekamy na moment podania terapii, no chyba jak na nic najbardziej na świecie. Wiem, że terapia genowa przede wszystkim pomoże nam z poprawą wydolności oddechowej, co u Filipa jest przede wszystkim największym problemem. Jesteś zmęczona, chciałabyś, żeby to już się skończyło, co? No przede wszystkim chciałabym już zakończyć tę zbiórkę. To jest dodatkowy problem z dzieckiem, mam dużo pracy, ćwiczę z nim cały czas, a dodatkowo trzeba wszystko być na zbiórce, która praktycznie jest najdłużej trwającą zbiórką.